Muzyczną służbę w Wojsku Polskim orkiestra rozpoczęła 18 maja 1947 roku. Pod sztandarem ze znakiem biało-czerwonej szachownicy orkiestra z dumą reprezentuje w kraju i za granicą lotników polskich, których żołnierska droga wiedzie do gwiazd w elitarnej służby sił powietrznych. Historycznie orkiestra działalnością rozpoczęła w symbolicznym dla żołnierza polskiego miejscu w twierdzy Niewa. Po kilku miesiącach przeniesiona została do Poznania, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pierwotnie jako orkiestra garnizonowa dowództwo lotnictwa operacyjnego, potem jako orkiestra reprezentacyjna wojsk lotniczych, następnie orkiestra reprezentacyjna wojsk lotniczych i obrony powietrznej, a od lipca 2004 roku nosi nazwę orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych. 65-letniej historii muzyki lotniczej reprezentacyjnej zdobył wiele wyróżnień. Ale on powiedział, że przeleciał. No to jest coś dobrego. Chciałbym dodać, że te finale oraz pokazy będzie można obserwować na telewizorach. Ta to teraz z trochę innej perspektywy. Niektóre ze zdjęć będą z kabiny pilotów, także Państwo macie przyjemność pytać, w jakich warunkach pracują piloci. Tak, to o czym wspomniał Witek Sokół, to jest innowacja. W tym roku, przypomnę, że rozstawiliśmy dla Państwa na lotnisku 4 wielkie, to robimy i naprawdę od czasu do czasu warto zerknąć na nie, ponieważ obrazujemy na nich perspektywę niedostępną na zasadzie dla nas. Perspektywę także pilotów oraz widok z kokpitów. Tutaj słowo wyjaśnienia. Te zdjęcia, które będą prezentowane z kabiny pilotów, to nie będzie przekaz na żywo, dlatego że nie ma takiej możliwości bez samolotu bojowego transmitować od nas. Te możliwości są jednak wyposażenie pilotów w dodatkowe urządzenia na ciężarówki. W związku z tym te zdjęcia były nagrane wcześniej, jeżeli chodzi o kokpity, i będą Państwu prezentowane. Zaś wszystkie przeloty, które będzie widać z zewnątrz, jak najbardziej są na żywo. Spójrzcie Państwo w lewo. Nad nami formacja Iskier, która nad nami kreśli naszą najdroższą. Biało-czerwona. Zainstalowanych na specjalnych, pod nimi specjalnych śmigaczach. A już na podejściu są śmigłowce PZL SU-4 Puszczyk. Formacją dowodzi kapitan pilot Marek Rybaczewski. SU-4 powstał w latach 90. Lekki śmigło jest wielozadaniowy, napędzany jednym silnikiem Rolls-Royce. Został zaprojektowany w zgodności z europejskimi i amerykańskimi przepisami lotniczymi. SU-4 odbywa się w śmigniku z 2004 roku. Wojskowym przeciwnikiem jest szczepcem to średnie wielozadaniowe śmigłowce zaprojektowane przez radzieckie biuro operacyjne Spila, a seryjnie było zaprojektowane przez polskie operacyjne. Spila był bowiem jedynym śmigłowcem francuskiej radzieckiej, który nigdy nie był przyczynał się w Polsce. U nas jest na początku tego roku. Do standardu śmigłowców wsparcia bojowego. W obecnej chwili jest to taki wspólny produkcji tego śmigłowca, który przedstawia
28 Bryda. Padący samolot pilotuje major pilot dla ratownictwa i rozproszenia morskiego radarem wysokiwawczym spadłowy i radarem meteorologicznym. W ramach tego typu jest też wersja transportowo-dostawkowa zastosowana w ładunku, ociepło, kierownicy, ładunku, kierownicy, bardzo wielkie ludzie, stacja strzygawców oraz wielkie polary spadków poli, odbijające fale radarowe dla zmylania systemu zaprowadzania samoloty myśliwsko-bombowe, średnio płaty o zmiennej geometrii skrzydeł z płynnie regulowanymi kątami skosu, zaprojektowane jako nosiciele. Thank you.